taki wynik finansowy na rok 2012. Doceniamy wkład klasy, który pani wnosi, żeby ten szpital postulował tak, jak postuluje. Wszyscy wiemy, ile żeśmy włożyli siły i pieniędzy w to, żeby ten szpital istniał. Ja mam pytanie na to takie strategiczne. Czy oprócz tych wszystkich działań i przedsięwzięć, które podjęła pani z personelem z dyrekcją w roku 2012, planuje pani coś na rok 2013? Czy istnieją jakieś możliwości poprawy funkcjonowania szpitala, bądź też uzyskania dodatkowych dochodów? Pomijając to, co już zostało zrobione, nie mówię już o traumatologii, czyli o tym nowym pododdziale. Czy jesteśmy w stanie, czy jest jakaś wizja, co ewentualnie mogłoby przynieść dodatkowe dochody w 2013 roku? W 2013 roku to kontrakt mamy podpisany i konkursu nie będzie. Musimy działać w tym zakresie, w którym mamy podpisany kontrakt. I będę głównie nacisk kładła na zwiększenie zabiegów w oddziałach zabiegowych. To jest chirurgii i w położnictwie i ginekologii, żeby tutaj czym najwięcej było do wykonania. Po pierwsze, że fundusz w 2012, mam nadzieję, w 2013 płaci w 100%. I jeżeli chodzi tutaj o moje oddziały, akurat chirurgii i ortopedii, ja mam dobre wskaźniki, bo hospitalizacje, które mam w tych oddziałach, jest wysoki wskaźnik zabiegowości. Bo fundusz płaci i patrzy w międzyczasie, ilu jest hospitalizowanych i czy te hospitalizacje dotyczyły zabiegu, że jeżeli pacjent był przyjęty, czy był wykonany zabieg na bloku, czy też był tylko po prostu pod obserwacją. Za obserwację nie płacą, albo też płacą bardzo słabo, natomiast za zabiegi płacą. Ja mam pierwszy kwartał, jak obserwuję, jeszcze się nie skończył, ale widzę, że jest wysoki procent zabiegowości w tej chwili w położnictwie i ginekologii. Tam mam dość duże nadwykonania. To samo, jeżeli chodzi o chirurgię, no i w tej chwili już troszeczkę działamy i ortopedii. Więc tam też jest dość wysoki wskaźnik. Ja tylko mogę powiedzieć to, że ja w tej chwili mam bardzo dużo zabiegów na bloku operacyjnym. Są dni w większości, kiedy jest 6-7 zabiegów na bloku operacyjnym, czego nie było od 5 lat. Ten blok po prostu zaczął funkcjonować tak naprawdę tak, jak powinien. Natomiast mamy nadzieję, że no jutro akurat mam zamiar się spotkać z dyrektorem funduszu, że no, w tych rozmowach coś tam już będę wiedziała, w którym kierunku iść. To samo dotyczy oddziału psychiatrycznego. Też za nadwykonania miałam zapłacone i miałam dość wysoki kontrakt, natomiast na razie ten pierwszy kwartał, no przede wszystkim no, trzeba dużo pracować i żeby do nas pacjenci przyszli. To jest taka moja wizja. Natomiast dalsza wizja tego szpitala to jest taka, że musimy się starać o środki z zewnątrz na zakup następnego wyposażenia, wymiany tego, co już mamy, bo lata lecą, bo tam już sprzęt jest 3 czy 4 letni, więc tutaj będę się starać i będę składać też do norweskich funduszy wniosek o sfinansowanie, bo tam są 3 programy, które to jest przez ministerstwo. Mam nadzieję, że tutaj mam duże szanse, żeby to też wsparcie otrzymać. No przede wszystkim to, co pan starosta powiedział, ministerstwo i też patrzy, jak sprzęt jest wykorzystywany, ale też trzeba mieć jednostkę dobrze wyposażoną, wyremontowaną, żeby ona normalnie funkcjonowała. W ustawie tej nowej o lecznictwie jest zapis, który upoważnia wojewodę i rejestr wojewody do kontrolowania sprzętu, serwisowania sprzętu, wyposażenia i wojewoda w każdej chwili z racji tego nadzoru, który już ma, może zamknąć czy poradnie, czy oddział, jeżeli nie będzie spełniał wymogów, bądź też nie będzie posiadał odpowiedniej aparatury pochodówce. Tam można by było otworzyć jeszcze jedną działalność, którą myślę, że z czasem
będzie ona konieczna, żeby ona była uruchomiona, to jest oddział intensywnego nadzoru, który jest w 100% opłacany przez fundusz, to jest raz, a dwa. W 2017 roku wiem, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt ustawy, który jak gdyby zobliguje szpitale, które posiadają oddziały zabiegowe, do posiadania takiego oddziału, więc mam te informacje i tę wiedzę, w którym kierunku powinniśmy iść. Mam nadzieję, że będą szanse i możliwości, żeby pozyskać na tą działalność dodatkowe środki. Na pewno trzeba w międzyczasie remontować i robić w tych pomieszczeniach, które już w tej chwili użytkujemy, bądź też kilka lat już użytkujemy, malować, bo ja mam cały czas nadzór sanepidu. Więc żeby sprostać wszystkim tym kontrolom i wymogom, które tam jednak musimy działać, no i przede wszystkim, żebyśmy to jakość poprawiali, żeby pacjenci chcieli do nas przyjść. Rozpoczęła się walka o pacjenta, o potencjalnego tak zwanego klienta i niestety albo jesteś dobry i do ciebie przyjdą pacjenci, albo po prostu jest duża konkurencja, mamy blisko szpital wojewódzki, mamy blisko szpital w Piszu. To są nasi konkurencji i tu między nami, na razie po cichu, między dyrektorami już trwa taka cicha wojna i między sobą nie wymieniamy się do końca informacjami, dlatego że to jest walka już o klienta i o rynek. Jest niż, będzie coraz mniej pacjentów, więc trzeba, żeby to utrzymać, to co jest, to przede wszystkim dużo, dużo pracować i to dobrze pracować i żeby pacjenci do nas chcieli przyjść i leczyć. Bardzo dobrze mi się chodziło. Zdaję sobie sprawę z tego, że na 2013, jeśli chodzi o kontrakt, mamy jej zamknięty. Natomiast rozumiem, że trzeba się wykazać pewną odpowiedzią środkową, czy pan mówi, jakąś tam przebiegłością. Natomiast pytanie moje skierowane było, rozumiem, że inaczej. Z pani wypowiedzi wynika, że poza ewentualnie łóżkami ojemowymi nasza działalność już praktycznie jako szpitala się nie jest w stanie rozszerzyć. Dochodzimy do jakiegoś tam etapu. Wiadomo, nie będziemy wykonywać procedur wysokospecjalistycznych, tylko z tej wypowiedzi rozumiem, że tak. Remont, dosprzętowienie, ewentualnie łóżko ojemowe. Tak, ale można jeszcze, takie były szanse na oddział rehabilitacji kardiologicznej, można. No kiedyś to było. Ale pomieszczeń już mamy niewiele. Naprawdę nie mamy za dużo. Generalnie dochodzimy, że tak powiem, do kresu możliwości. No, tak już zasadniczo.